9. Gość poranka. A gościem poranka jest Marcin Warchoł, Suwerenna Polska, były wiceminister sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie panią, witam państwa. Panie ministrze, na początek, no właśnie, informacja, którą bardzo szeroko komentujemy od rana, bo bardzo mocno wydaje się kontrastuje to, co wydarzyło się na proteście rolników w Warszawie i także zarzuty stawiane protestującym. 10 lat więzienia grozi za napaść na funkcjonariusza. Takie zarzuty ci ludzie usłyszeli. Z tym, co mówi Ursula von der Leyen, a mianowicie mówi o tym, że w Polsce przywracana jest właśnie teraz praworządność. To co pan robił w ministerstwie przez 8 lat? To była niepraworządność w takim razie? Niestety to, co w tej chwili widzimy, to nie ma nic wspólnego z praworządnością. W niepraworządnej, w cudzysłowie, Polsce babcia Kasia mogła bezkarnie bić i opluwać policjantów. Natomiast w tej uśmiechniętej Polsce nie wolno nawet stać z polską flagą. Mieliśmy brutalny atak policji na mężczyznę, który nikomu nie robił żadnej krzywdy. Na niewinnego człowieka, który trzymał flagę. I to przejdzie do symbolu koalicji 13 grudnia. Ale można takie przykłady mnożyć. W niepraworządnej, ich zdaniem, Polsce dzicz niszcząca kościoły to demokraci broniący wolności. Tymczasem w uśmiechniętej Polsce rolnicy, którzy bronią taniego chleba, to prowokatorzy bigani, jak słyszeliśmy z ust ministra Kierwińskiego. Także, drodzy państwo, w rzeczywistości ta rzekomo niepraworządna Polska była oazą wolności, demokracji i przestrzegania praw obywatelskich. Natomiast ta rzekomo przywracająca praworządność, chwalona przez von der Leyen, uśmiechnięta Polska, to brutalny reżim, który depcze podstawowe prawa człowieka. Taka jest prawda. Widzimy to doskonale na przykładzie ostatnim brutalności policji, prowokatorów policyjnych, policjant rzucający kostką brukową w obywateli. No drodzy państwo, takich sytuacji to nie mieliśmy od czasu stanu wojennego. No w takim razie, skoro patrzymy na praworządność i na to, co się wydarzyło w Trybunale Konstytucyjnym, a w zasadzie wokół Trybunału Konstytucyjnego, także będziemy obserwowali odejście od trójpodziału władzy. Jak to rozumieć, że władza ustawodawcza, parlament, Sejm i Senat podejmuje uchwałę w sprawie Sądu Konstytucyjnego, de facto najwyższego organu broniącego najważniejszego aktu prawnego w naszym kraju, czyli Konstytucji właśnie. No a politycy oczywiście mogą protestować, ci, którzy się z tym nie zgadzają, prawnicy mogą się odwoływać do poszczególnych organów. Natomiast ile to zmienia dla obywatela i ile to zmienia dla demokracji i znowu praworządności w naszym kraju? Po pierwsze, Sejm nie ma żadnych uprawnień do tego, żeby podważać wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Nie ma też żadnych kompetencji, żeby podważać status sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nie może Sejm usuwać sędziów Trybunału, nie może stwierdzać nieważności uchwał z poprzedniej kadencji w sprawie ich wyboru. Także, a poza tym taka zwykła powaga Sejmu wymaga, żeby nie formułować apelu, który nie będzie egzekwowany, bo nie może być egzekwowany. I teraz jest to ujma. Tak naprawdę jest to ujma dla samego Sejmu. Sejm sformułował apel, żeby niektórzy sędziowie zrezygnowali dobrowolnie. Sędziowie, którzy, powiedzmy sobie jasno, są w pełni legalnymi sędziami. I ta uchwała absolutnie jest urąga powadze Sejmu, więc jeżeli Sejm w uchwale stoi na takim stanowisku, że respektowanie konstytucji może zostać uznane za naruszenie legalizmu, to podważa zaufanie do prawa. Po co jest ta uchwała? No, w tej chwili Trybunał Konstytucyjny jest dla obywateli ostatnią deską ratunku.
każdy obywatel może ze skargą konstytucyjną do Trybunału Konstytucyjnego się zwrócić, jeżeli zostały naruszone jego interesy na drodze sądowej i wykorzystał drogę sądową w kraju, może się zwrócić do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie danych przepisów za niezgodne z konstytucją. Przepisów, na podstawie których została wydana decyzja administracyjna, czy zapadł wyrok w sprawie jego, w jego sprawach życiowych, w sprawie jego majątku, w innych kwestiach, w których prowadzi swoje postępowania. I o to Donaldowi Tuskowi chodzi, żeby nie było w Polsce instytucji niezależnej, która patrzy mu na ręce, która chroni obywateli przed tymi szaleństwami władzy, które nam tutaj chcą zgotować. Już wiemy, że zgodzili się na nielegalnych migrantów. I właśnie Trybunał Konstytucyjny byłby tym organem, który by ocenił z perspektywy konstytucji wprowadzanie tutaj migrantów do Polski, prawda? Trybunał Konstytucyjny jest strażnikiem konstytucji. Stoi na straży konstytucji i on mógłby w takim razie powiedzieć nie Tuskowi, który chce nam tutaj sprowadzić migrantów. Trybunał Konstytucyjny wreszcie mógłby się wypowiedzieć w sprawie Zielonego Ładu, jeżeli Donald Tusk by tutaj nam wprowadzał te wszystkie te koncepcje, które w tej chwili w Unii Europejskiej tak mocno są forsowane. Więc komu zależy na tym, żeby Trybunału Konstytucyjnego nie było, no to jasno te przykłady pokazują. I wreszcie trzeba zobaczyć, jakie sprawy w tej chwili są w Trybunale Konstytucyjnym. Otóż jest na przykład sprawa podatku unijnego ETS. Podatek, który odpowiada za 60% ceny energii. Pan minister Zbigniew Ziobro zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z prośbą o stwierdzenie, że jest to niezgodne z konstytucją. Rabowanie Polaków w imię lewackich ekoszaleństw, unijnych ekoszaleństw. I teraz druga sprawa. Jest w Trybunale Konstytucyjnym zakaz sprzedaży samochodów spalinowych po 2035 roku. Również podyktowana europejską polityką klimatyczną idea, żeby Polacy jeździli elektrykami i no to jest w ogóle zupełny już odlot. I wreszcie trzecia sprawa, też bardzo istotna, uwspólnotowienie długu, KPO. Pan minister Zbigniew Ziobro zapytał Trybunału Konstytucyjnego, czy Polska będzie musiała płacić dług na przykład za inny kraj członkowski, który nie będzie spłacał swojego długu. Albo wreszcie, czy powinniśmy płacić ten dług wówczas, gdy przekroczy on 3/5 polskiego PKB. Czy słuszne pytania? Pytania dotyczące kieszeni każdego Polaka. Donald Tusk zafundował nam pożyczkę lichwiarską, te 600 miliardów to nie jest żadna manna z nieba. To są pieniądze, które będą nas bardzo drogo kosztować. To jest pożyczka lichwiarska i słusznie Trybunał Konstytucyjny powinien się tym zająć. Ale w interesie Donalda Tuska jest, żeby te sprawy nie zostały rozstrzygnięte przez niezależny sąd konstytucyjny, tylko Polacy zostali skazani na realizację przez niego tych unijnych ekoszaleństw. No przecież jest on emisariuszem interesów Berlina i Brukseli w Warszawie, ma zrealizować plan, który mu przygotowali, jest tylko aktorem w tym teatrze, gdzie scenariusz jest rozpisywany w Berlinie i Brukseli. O to tutaj chodzi, żeby Polaków pozbawić niezależnego sądu, który ma chronić ich prawa. No dobrze, ale skoro mówimy o polskim sądzie, to mówimy także o instytucjach europejskich i bardzo często, i sądach europejskich, bardzo często właśnie na wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej powołują się politycy, uzasadniając właśnie wprowadzenie zmian teraz do polskiego Sejmu. Kamila Gasiuk-Pihowicz, która recenzowała i składała sprawozdanie w Sejmie i wcześniej podczas konferencji razem z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Adamem Bodnarem, mówiła o tym między innymi, że należy przywrócić w Polsce praworządność poprzez zmiany w ustawie o KRS między innymi, a także chodzi o Trybunał Konstytucyjny i tutaj uchwałę. Czy w takim razie, no bo ministerstwo zapowiada kolejne zmiany, kolejne kroki, kolejne po uchwale, ma być także ustawa o Trybunale Konstytucyjnym,
konstytucyjnym, zaraz za to OKRS i to prawo będzie wyglądało, no właśnie, w jaki sposób? Czy jest to pańskim zdaniem przywrócenie stanu z przed 2016 roku, czy jest to usprawnienie, czy jest w ogóle możliwe, że politycy będą rozmawiali na temat tego projektu, a nie tylko, no tak jak mówi Adam Bodnar, przywracali praworządność, czy też naprawiali błędy swoich poprzedników? Czy nie ma w Polsce szansy na debatę o wymiarze sprawiedliwości? Rozpoczynając od początku, pani redaktor, szanowni państwo, pani Gasiuk-Pihowicz i uśmiechnięta koalicja 13 grudnia lekceważą wyroki Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, podważają go w Polsce i za granicą, natomiast wynoszą pod niebiosa orzeczenia trybunałów unijnych. Tymczasem na przykład u naszych sąsiadów zachodnich jest sytuacja zupełnie inna. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w jednej ze spraw, chodziło akurat tam o sprawę wokół Europejskiego Banku Centralnego, który przekroczył swoje uprawnienia, skupując obligacje krajów strefy euro. I tam niemiecki Trybunał podważył orzecznictwo TSUE, który zaakceptował skup obligacji. Czyli niemiecki Trybunał może podważać orzeczenia TSUE, twierdząc jednocześnie, że Unia to wspólnota państw, a nie państwo federalne. Tymczasem u nas jest sytuacja odwrotna. Zdumiewające, że ci, o których powiedziałem, nie respektują wyroków polskiego Trybunału, powołują się na wyroki TSUE, które są sprzeczne nie tylko z polską konstytucją, ale również z porządkiem prawnym unijnym. TSUE nie ma prawa meblowania wymiaru sprawiedliwości w żadnym z krajów członkowskich, w tym również w Polsce. Sądem ostatniego słowa w sprawie wymiaru sprawiedliwości w Polsce jest Polski Trybunał Konstytucyjny. Koniec, kropka. I każdy szanujący się kraj respektuje wyroki swojego Trybunału Konstytucyjnego. Tymczasem koalicja 13 grudnia dąży do wywołania w Polsce chaosu, anarchii, podważenia porządku prawnego polskiego w imię własnych swoich politycznych interesów. I stąd ten cały problem, o którym w tej chwili mówimy. Także, natomiast jakie konsekwencje będzie miała ta uchwała Sejmu? Ta uchwała Sejmu, tak jak już wspomniałem wcześniej, nie ma charakteru źródła prawa powszechnie obowiązującego. Uchwałą Sejmu nie można zwalniać sędziów, unieważniać sędziów, unieważniać wyroków. Zresztą to jest szalenie niebezpieczne. Wyrok wydany przez jednego czy drugiego sędziego ma moc powszechnie obowiązującą, powiada konstytucja. Co więcej, wiele z tych wyroków to są sprawy życiowe ludzi, którzy właśnie poszli do Trybunału Konstytucyjnego ze swoimi skargami konstytucyjnymi i Trybunał na ich rzecz daną sprawę rozstrzygnął. Dzięki temu na przykład wyroki w sprawach karnych czy cywilnych są wznawiane, bo skutkiem wyroków Trybunału jest również wznawianie procedur, tak? Wznawianie wyroków i dlatego też to, co oni w tej chwili robią, to jest jakiś zupełny dramat prawny, czyli z powrotem będą wyroki sądów unieważniane, skoro mają być wyroki Trybunału unieważnione, no to wyroki sądów również, prawda? Więc no to jest nie do wyobrażenia, także nie widzę możliwości realizacji tej pseudo uchwały. Jeżeli mówimy o uchwałach, no to także projekty ustaw, pierwsze czytania w Sejmie już za nami. No i pan minister właśnie, już w tej rozmowie raz padła nazwa pożyczka lichwiarska w kontekście Krajowego Planu Odbudowy, ale pamiętam, że zajmował się także za czasów swojego urzędowania w Ministerstwie Sprawiedliwości, panie ministrze, właśnie projektami pożyczek lichwiarskich, a takie dwa projekty w Sejmie, pierwsze czytanie już się odbyło. Mowa o projekcie ustawy o kredycie konsumenckim, to z jednej strony, no i te pożyczki lichwiarskie. Co tam się zmieni? Pan widział te projekty? Jak pan je ocenia? Tak, widziałem te projekty. Jednym z największych problemów przed 2015 roku była lichwa. Ludzie tracili domy, mieszkania za niewielki dług.
I w 2016 pan minister Zbigniew Ziobro powołał zespół prokuratorów, który stwierdził te wszystkie nieprawidłowości, prowadząc liczne śledztwa w tej sprawie. Ludzie odzyskują stracone nieruchomości. Natomiast z drugiej strony wprowadziliśmy prawo antylichwiarskie, które skutecznie chroni pożyczkobiorców przed nadużyciami parabanków, firm pożyczkowych. Wprowadziliśmy jasny limit kosztów pozaodsetkowych, 10/10, co doprowadziło do nawet 5-krotnej obniżki pożyczek. Pamiętamy te dramaty rolników przed 2015, kiedy to komornik zabierał rolnikowi maszyny rolnicze, ciągnik. I te problemy się skończyły. Wraz z nową ustawą antylichwiarską rolnicy mogą korzystać, i nie tylko rolnicy, ale wszyscy inni konsumenci, mogą korzystać z tanich, bezpiecznych kredytów, które właśnie gwarantuje wprowadzona przez nas ustawa o kredycie konsumenckim. Jasny limit kosztów pozaodsetkowych i wszystkie dodatkowe opłaty, prowizje nie mogą stanowić tego ukrytego kosztu. Czyli skończyliśmy z dyktaturą małego druczku w ustawie antylichwiarskiej. Tymczasem powrót rządu Tuska jest powrotem lichwy. To, co oni zrobili w 2011 roku, no to powtarza się kropka w kropkę historia. Wtedy też przecież usunęli prawo antylichwiarskie wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość w 2007 roku. W 2011 roku wszystkie te przepisy zlikwidowali. Zlikwidowali maksymalny poziom kosztów pozaodsetkowych. Zlikwidowali przestępstwo lichwy, wprowadzając Eldorado dla lichwiarzy, podobnie jak to miało miejsce w sprawie mafii VAT-owskich. I teraz jest dokładnie to samo. Wczoraj miało miejsce w Sejmie pierwsze czytanie dwóch haniebnych projektów, które cofają ochronę przed lichwą, i to rolnikom. W momencie protestu rolników uśmiechnięta koalicja 13 grudnia funduje rolnikom drogie, niebezpieczne, lichwiarskie pożyczki. Po prostu dramat. Także chcą wyłączyć spod ochrony właśnie antylichwiarskiej rolników. Zamiast tu konkretów dla ludzi mamy konkret dla lichwiarzy, przewracają Eldorado dla finansowych oszustów, naciągaczy, tak. No co dalej zrobią? No być może będą tłumaczyć, że tym samym przywracają praworządność przez legalizację lichwy. Już trudno sobie pomyśleć, co nam jeszcze oni tutaj szykują. W takim razie jakie działania będzie podejmowała opozycja? No właśnie, jak się panu teraz działa, panie pośle, w opozycji? No bo rządzić to rzeczywiście może jest łatwiej, ale każdy krok jest kontrolowany, komentowany i krytykowany. No teraz to Prawo i Sprawiedliwości, także Zjednoczonej Prawicy ta rola przypadła. Jak się sprawdzi ta opozycja i jaki jest plan na wybory samorządowe? Jesteśmy aktywni w komisjach sejmowych, zabieramy głos na forum parlamentu, w każdej debacie bierzemy czynny udział. Mamy świetnych posłów, fachowców, bardzo rzetelnych, pracowitych, którzy łączą pracę w terenie z pracą w Sejmie. I jesteśmy zintegrowani, zdeterminowani, żeby bronić Polski przed tym łajdactwem, które nam tutaj fundują, no, chociażby jak ta lichwa, o czym wspomniałem. Natomiast jeśli chodzi o wybory samorządowe, to te wybory będą bardzo istotne. Nawet bym powiedział, że istotniejsze niż te wcześniejsze wybory samorządowe. Otóż to, o czym mówiłem na początku naszej rozmowy, patrząc na to, co Donald Tusk akceptuje w Unii Europejskiej, to od samorządowców będzie zależało, czy te jego antypolskie plany będą miały szansę powodzenia. Bo na przykład plany wprowadzenia do Polski Zielonego Ładu, czy też sprowadzenia nam tutaj migrantów nielegalnych, mogą się rozbić o propolski samorząd. I to jest bardzo ważne, żeby wybrać samorządowców dzielnych, którzy będą pominać się o sprawy Polaków na forum polskim i na forum europejskim również. To jest również rozliczanie tego rządu z niezrealizowanych obietnic, choćby z planu inwestycji strategicznych. Przypomnę, Polski Ład to była ogromna inwestycja, która postawiła polskie samorządy na w zupełnie innej skali dotychczas. Budowa nowych szkół, dróg,
hal gimnastycznych i te 100 miliardów obiecanych, które zostały już zaplanowane przez nasz rząd, w tej chwili zostały one odebrane. Słyszymy zapowiedzi, informacje, że nie będzie realizacji planu inwestycji strategicznych, powtarzam, 100-miliardowego. Nie będzie też, słyszymy już, że nie będzie również realizacji planu 100 obwodnic. Również przyjęty plan, przyjęty przez poprzednią Radę Ministrów. Więc o tym będą te wybory. Wybory właśnie będą o tym, czy Polacy mają prawo do lepszego życia, do lepszej komunikacji, do dobrych warunków w szkole, w swoim miejscu zamieszkania, czy też, tak jak to dzisiaj powiedziały posłanki Lewicy, w tych wyborach samorządowych chodzi o aborcję. Drodzy Państwo, no właśnie, im chodzi o aborcję. Nam chodzi o bezpieczne otoczenie, o dobre drogi, o wodociągi, kanalizacje, o wygodne, komfortowe warunki do życia dla rodziców, dzieci, seniorów. O to chodzi nam w wyborach samorządowych. Im chodzi o aborcję. No nie trzeba lepszego podsumowania tego, o czym będą te wybory samorządowe. Więc postawmy na samorządowców uczciwych, pracowitych, rzetelnych, którzy przez ostatnie lata pokazali, że dobra współpraca z rządem Zjednoczonej Prawicy kształtuje lepsze środowisko dla życia, dla wszystkich obywateli. No właśnie, tego byśmy sobie wszyscy chyba życzyli, więc z tymi życzeniami kończymy, zostawiamy Państwa bardzo serdecznie. No i życzenia, przepraszam jeszcze, dla wszystkich pani redaktor, skoro mowa o życzeniach. Dzisiaj mamy Dzień Kobiet, życzę wszelkiej pomyślności, dużo szczęścia, zdrowia dla wszystkich szanownych pań radiosłuchaczy i dla pani redaktor z okazji Dnia Kobiet. Bardzo serdecznie dziękujemy. Takie poranki lubimy i ja, i słuchaczki w imieniu swoim i tychże wspomnianych pań, które przed radioodbiornikami. Serdecznie dziękujemy za życzenia i za rozmowę. Bardzo dziękuję, kłaniam się. 7:09. Gość poranka.